Cześć, Patryk Sadowski z tej strony. Bardzo mnie intrygowała jedna rzecz. Co zrobić, aby wpis na blogu, tak jak tutaj, miał swoją miniaturkę, a moje wcześniejsze wpisy wyglądały tak. Otóż jak to zrobić, dowiesz się w dalszej części. Zapraszam. Rzecz googlowałem, nie mogłem za bardzo znaleźć. Ale okazała się to rzecz bardzo banalnie prosta. Także widzisz tutaj jedną mam już z ikonką, inne nie. Przejdźmy sobie tutaj na pole administratora, czyli jak zaistnieć w sieci. Wchodzimy sobie w opcję edytuj. Oczywiście w tym wpisie musi być jakieś zdjęcie najlepiej, albo jakieś chcesz dodać. Ten wpis jest tutaj akurat przykładowy, bo że tak powiem to był jeden z wpisów, których coś, że tak powiem, chciałem stworzyć. I tutaj mamy coś takiego. W WordPressie oczywiście to wszystko jest. Wybierz obrazek wyróżniający. Tutaj był jeden z pierwszych obrazków. To tutaj mamy. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o wielkość graficzną, możemy to wszystko wyedytować. Tu jest ważny też tytuł, etykieta, alternatywny tekst i opis. No dlaczego? No oczywiście to wszystko jest googlowane poprzez przeglądarkę, więc dałem wybierz. No to mamy tu informację, że tutaj z pozycjonowaniem, jakie powinny być minimalne kresy, ale dajmy zaktualizuj. Co się zaktualizowało? Zaraz zobaczymy, czy przyjęło. Tu jeszcze raz sobie naciśniemy. I proszę bardzo. Mamy docięte do tego samego rozmiaru. I tym oto prostym sposobem zrobiliśmy miniaturkę naszego wpisu na blog. Oczywiście widać, że różnica tutaj w wymiarach jest znacząca, więc warto sobie przygotować już, nie wiem, schemat na wszystkie już swoje tematy blogu i tego schematu się, powiem, kurczowo trzymać, tak? Aby to po prostu było, że tak powiem, spójne, a nie, że jeden większy, drugi mniejszy, szerszy, węższy i tak dalej. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ta wiedza Ci się przydała. Daj łapkę w górę. Udostępnij, jeśli masz ochotę, podzielić się z innymi tą wiedzą. Pozdrawiam Cię, cześć.